Bo dzisiaj jeszcze dotknę tematu być, a raczej jak nie być, grubym. To oczywiście dotyczy też innych nałogów, nie tylko obżarstwa. Mianowicie są przyjemności czy skutki krótkoterminowe, bliskie, nie? No i są skutki długoterminowe. No i teraz pytanie, na które z tych skutków będziesz patrzył? Czy na te bliskie, czyli tu głównie przyjemność jakaś, czy to jedzenia, picia, palenia, co tam jeszcze, nie? To jest przyjemne w zależności tam, jakie kto ma upodobania czy nałogi, ale no, wszyscy wiemy, że ta przyjemność rodzi później długoterminowe kłopoty. No i część ludzi mówi, a w dupie mam tam te przyszłe kłopoty, ważne jest tu i teraz i no, wybieram przyjemność, a nie tam powiedzmy zdrowie czy inne takie rzeczy. No fajnie, dobra, ty masz wolność, ale pomyśl o tym, że nie, że tak powiem, ryzykujesz tylko swojego życia. Przykładowo, no będziesz żarte przysłowiowe ciasteczka w no, nieograniczony sposób. Co się stanie z twoim ciałem? No będziesz tam puchł, będziesz gruby, oczywiście twoje zdrowie będzie siadać. No jeśli tam jakoś szybko umrzesz, no to tam nikt nie będzie miał kłopotu, twój problem, nie? Ale co będzie, jak na przykład z powodu jedzenia tych ciastek, przyjemności, będziesz na tyle gruby, że staniesz się jeszcze chory. I teraz to już nie będzie twój problem. Jeśli staniesz się obłożnie chory, udar, jakiś tam paraliż, czy te stawy ci siądą, ktoś będzie cię musiał nosić, wozić na wózku i różne inne nieprzyjemne rzeczy robić. To będzie też zapewne ktoś bliski. Będziesz ciężarem dla innych. To może jednak nie zjedz tego przysłowiowego ciastka dziś i pomyśl o dalszych konsekwencjach swoich dzisiejszych wyborów.